Dobry wieczór i ahoj. Witamy Was dzisiaj bardzo serdecznie we trzech. Niektórzy powiedzieliby nawet, że w trójkę, ale czasy teraz takie, że boję się odpowiednio tego użyć. Myślę, że kolegi Rademanesa, kolegi Rafała nie muszę przedstawiać. Witam serdecznie. Zrobili to sami. Jesteśmy dzisiaj na nocnym urbeksie na granicy Katowic i Mikołowa. Mikołowa? Tak. Nie Tychów? Znaczy Mikołów, Katowice tam, a Tychy południowy tam. Zachód chyba Katowic, jak się nie mylę. No generalnie jesteśmy nie wiadomo gdzie. Ta budowla za nami to jest dość specyficzna budowla, ale głos oddaję Rafałowi z dwóch powodów. Przede wszystkim zabrał nas tutaj tradycyjnie, żeby zrobić mu film, a po drugie, że jako on nas tutaj zaciągnął, to opowiadaj. No, w nocy to inaczej się prezentuje niż w dzień, ale podpowiem, że to jest potocznie nazywany Most Cygański. Twórca tego, albo inaczej pomysłodawca tego mostu wymyślił sobie, że tutaj niedaleko będzie kopalnię kopał. A nazywał się Hans Heinrich? To był książę pszczyński. Tak, tylko że nie wziął pod uwagę najważniejsze rzeczy, że węgla może być za mało. I się okazało, że most wybudowali, kolej miała iść, ale składy węgla były zbyt małe, żeby się opłacało tutaj kopać. Znaczy są jeszcze dwie teorie, które mówią, że miała tutaj iść jakaś linia kolejowa między kopalniami już istniejącymi, plus jeszcze coś tam, ale to sobie poszukacie w internecie. Ciekawostką tego miejsca jest Rademanes co? To znaczy, trudno powiedzieć, o co pytasz, bo tych ciekawostek jest akurat kilka. No, ale zacznijmy od tego, że stoimy centralnie w lesie. Nie ma tu żadnej drogi dojazdowej. Nie, ścieżki. Nie ma tu żadnej jakiejś takiej, wiecie, trasy pociągowej, czyli żeby to był wiadukt. Stoi po prostu sobie kawał taka betonu. Konstrukcja w lesie. Nie wiadomo dlaczego. I nie wiadomo dlaczego. No, to miała być ogólnie rzecz biorąc część infrastruktury wywozu tego węgla z kopalni, którą planował zrobić, prawda? Tak. Ale wiecie, co jest dla mnie dziwne, że pan książę zaczął robotę od końca, nie? No dokładnie. To jest mniej więcej tak, jakbyście zaczęli budowę domu od dachu, nie? Który by lewitował i czekał, aż będziecie schodzili niżej. Dodatkowo atrakcją jest to, że jesteśmy tutaj w nocy. A więc możemy Wam dokładnie opowiedzieć nic. Z tego znaczy prostego... opowiedzieć możemy dużo, tylko pokazać możemy mało. Pokazać za bardzo nie możemy. Z tego prostego powodu, że no, sami za wiele nie widzimy. Ale że sceneria jest fajna. Czekamy na jakieś wilkołaki, wilki, coś co nas tu będzie gonić, będzie materiał do horroru. Dlatego też na razie się z Wami pożegnamy, gasimy lampę i czekamy na dreszczyk emocji. Tak jest. A nie wiem, Rafał, czy taki film Ci już wystarczy, czy jeszcze podnosimy troszeczkę? Tak, pamiątkę znowu będę miał. Pamiątka jest, czyli oglądajcie, bo Rafał musi mieć wyświetlenia. Ahoj. Cześć.